Przyjechałem tutaj z rodziną, z żoną i z moimi chłopakami na zaproszenie i tą możliwość, którą nam udostępnił Marek i Beata, którzy są z Wisły, tak? Przyjechaliśmy na wakacje. Szczerze mówiąc, kiedy siedziałem tam, przyszło mi nawet pewne skojarzenie, porównanie, które ma związek właśnie też z lutym i z wakacjami. Dokładnie w lutym. Pochodzę ze zboru społeczności, kiedy powstał około 30 lat temu. Nie było żadnej społeczności zboru. Nie było nikogo między Poznaniem a Wrocławiem. Dokładnie to jest w połowie drogi Krotoszyn, wielkości może 30 tysięcy mieszkańców. Kościół jedyny, który był, to był katolicki. Nawracali się licealiści. Kiedy wyście się tu modlili, gdzieś tam za plecami słyszałem, że modlą się też starsze osoby. Patrzę na twarze, niektóre to są, powiedzmy, wiek emerytalny. My tego nie mamy z Boże. To jest dużo starszy zbór ten niż nas. Myśmy się nawracali i funkcjonowali czasami na zasadzie czasami prób i doświadczeń. Nie mieliśmy pastora, nie mieliśmy nauczyciela, nie mieliśmy ewangelisty, nikogo nie było. Po prostu ileś ludzi, to był czas, wiem, przebudzenia w Polsce, który też dotknął Krotoszyna, Pleszewa, Jarocina, Kalisza. Jedyny zbór, o którym myśmy wiedzieli, to jest w Ustroniu. Osoby, które się nawróciły przede mną, to był może gdzieś rok czasu, jeździły tutaj. Oni tu gdzieś, tego co ja kojarzę, Wisła, Ustroń, słuchali Ewangelii, nawracali się, głosili Słowo Boże swoim znajomym, kolegom i to było to pokolenie i środowisko. Mnie zaproszono dokładnie w lutym, dokładnie w wakacje zimowe, a nasz rejon teraz ma wakacje zimowe i z tego powodu jesteśmy tutaj. I że nas zaproszono mnie, i że to była zima i wakacje i skojarzone było z nartami, więc się zgodziłem pojechać. I pojechałem do Bielska-Białej i tam był obóz chrześcijański, a ze względu na to, że to byli moi znajomi i mój brat, zgodziłem się pojechać, bo kojarzyłem to z nartami. Jechałem wtedy na nartach raz, gdzieś żeśmy znaleźli narty u brata Hrycyny, bo to, ponieważ to całe spotkanie było u niego w domu. I tak z góry w dół jechałem raz i więcej nie jechałem. Byłbym sobie chyba powykręcał nogi. I to było całe moje doświadczenie z nartami. Ja tam dokładnie w ostatnim dniu, na ostatnim nabożeństwie nawróciłem się. Notatki, które żeśmy sobie tam robili, ja byłem katolikiem. Ja mam do dzisiaj. Z notatek brata Kulinicza Dawida, być może niektórzy znają to nazwisko, który usługiwał na temat czasu ostatecznych, ja korzystam do dzisiaj. Ponieważ w zborze jestem starszym zboru, prowadzimy kursy związane z podstawami nauki chrześcijańskiej i to jest jeden z tematów czasu ostateczne. Czasami u nas w zborze, mówię tak, nie było osób, które chrzciły u nas w zborze. Jak powiedziałem, myśmy się spotykali po domach. Były osoby, które musiały płacić cenę za wiarę. Gdzie albo Biblie były darte, albo przekupywani byli za tak zwaną gitarę i Bóg wie co, bylebyście nie szli do tamtego kościoła. Albo czasami się powieszali. Nie wiem, co wyście tu doświadczali, kiedy myśmy rano wychodzili z ośrodka, w którym żeśmy się zatrzymali. Pan, który był gospodarzem, poprosiłem go, gdzie mogę śmieci wyrzucić. On się pyta, gdzie jedziesz? A ja mówię, jadę do zboru. A on mówi, a do jakiego kościoła? Mówię, do świątkowego. A tu jest 17 kościołów. W pierwszym momencie myślałem, że on ma na myśli 17 parafii. A później mi mówi, a to są Świadkowie Jehowy, Świątkowcy i mi zaczyna wymieniać. A mówię, ja jadę tam, bo jestem umówiony do Ustronia. I tak żeśmy wymienili i się go pytam, a pan gdzie należy? On mówi, nigdzie.
A mówię, to niedobrze. Ja się nawróciłem w lutym na ostatnim spotkaniu, kiedy Bóg użył, nie znam tego brata do dzisiaj, jego nazwisko. Brata Kulnicza znam, ponieważ Michał Chydzik, brat Ilczyk, który nie żyje, usługiwał mi i mojej żonie na ślubie, a jest on ojcem chyba brata Michała, córki. Tak? To jest rodzina. Oni są związani w jakiś sposób z tym, co się zrodziło w Krotoszynie, w tej społeczności. Oni tam jeździli, ewangelizowali i pamiętam, że kiedy ja się na ostatnim spotkaniu, to ja bym stał tam w narożniku, a osoba, która usługiwała, miała poselstwo. I wtedy Bóg przez tego człowieka powiedział: synu mój, ja jestem twoim Bogiem, ja czekam na ciebie, oddaj mi swoje serce. Ja nie miałem zielonego pojęcia, w jaki sposób Bóg mówi do człowieka, jako katolik. Jedyna rzecz, którą wiedziałem, że to mnie dotknęło. I ja musiałem zareagować, odpowiedzieć na to wyzwanie. Ja się wstydziłem wtedy wyjść na środek, aby oddać życie Bogu. Tak naprawdę, kiedy wracałem do domu, to Duch Święty przyszedł do mnie w pociągu. Nikt mi nie musiał mówić, co to jest pokuta. Wyznanie grzechu. Po prostu życie stawało przed moimi oczami. Nikt mi nie musiał mówić, co masz powtarzać po mnie. Po prostu pewne sytuacje z mojego życia, ja musiałem Boga prosić, wybacz mi. I tak naprawdę wtedy to ja doświadczyłem upamiętania, które przyszło od Ducha Świętego. To Boże nowe życie, które Bóg mi ofiarował. To był luty. Wiem, że jedna z sióstr, ja nie pamiętam jej panieńskiego nazwiska, pochodzi stąd. A jeden z braci już wtedy miał poważne zamiary w stosunku do niej i jeżdżąc tutaj niektórych braci brał ze sobą do Ustronia. I w ten sposób żeśmy trafiali też tu do tego zboru. Latem powiedziano mi, że jest w Ustroniu organizowany chrzest wodny. To było rano. O 12 ja pamiętam z tym bratem, który powiedzmy miał te zamiary w stosunku do tej siostry. Oni są małżeństwem. Mieszkają w Krotoszynie. Na imię jej Asia. Nie pamiętam nazwiska panieńskiego. Ale czasami jej mama mieszka tutaj w Ustroniu. Tak, w Ustroniu. Ela jej na imię. Tak? No, to niektórzy pamiętają. Tyle ja pamiętam o nich tylko. I ja wtedy byłem już o 12 w pociągu praktycznie i z jeszcze jednym bratem, żeśmy przyjechali tu i nie było tu nic. Ja przypuszczam, że te ławki pamiętają chyba jeszcze te czasy, kiedy ja przyjechałem. Ale to wszystko jest tutaj odnowione. Tutaj gdzieś powinno być baptysterium. Bo wiem, że tu była jakaś wnęka w tej podłodze i tutaj nas chrzczono i brat Michał mi ochrzcił. Tak jak Słowo Boże mówi, abyśmy przyjęli chrzest wodny, jest to częścią przymierza. Chrzest Duchem Świętym przeżyłem na wschodzie Polski. Chrzest wodny na południu Polski, a pochodzę z zachodniej Polski. I tak to się dzieje. Czasami, kiedy przyjeżdżają osoby i chcą, aby Bóg ich ochrzcił Duchem Świętym, mówię mu, musisz być gwałtownikiem. Myśmy pojechali tam na ewangelizację, na wschód do Hajnówki, żeśmy po szopach spali, na sianie lub na strychu. Ja powiedziałem: Panie Boże, albo mnie ochrzcisz Duchem Świętym, albo jadę do domu. Ja chciałem, aby doświadczyć tu Duchu Świętym. Modlono się raz o mnie i nic. Modlono się o mnie drugi raz. Płakałem jak dziecko, choć nie mam skłonności do tego. I tłumaczę ludziom, że za każdym razem Bóg przychodzi z Bożym darem do mnie. Ale dlatego, że robiłem błędy, tego nie umiałem przyjąć. Także to są pewne rzeczy, które myśmy doświadczali i ten zbór. I ja powiedziałem bratu pastorowi, także mój brat rodzony,
który jest pastorem w Krotoszynie, nawrócił się, dlatego że przyjechał kiedyś tutaj ze swoim kolegą, który się już nawrócił, i byli zaproszeni do brata Michała Hedzika, i tam po prostu siedząc przy stole mogli się trochę nasłuchać świadectw z jego życia. I on opowiadał świadectwo, jak się czasami modlił o ludzi, którzy mieli problem z demonami. A mój brat wtedy był ateistą. On jako licealista, rozmawiając z biskupem, zadając mu pewne pytanie na temat doktryn i biskup mu nie potrafił odpowiedzieć, to on powiedział: ja nie chcę wierzyć w coś takiego, jeżeli ty nie masz odpowiedzi. On stał się ateistą i jako ateista przyjechał do Ostrowia i nasłuchał się świadectw, jak realny jest diabeł. On się tak wystraszył diabła, że nie potrafi sam w pociągu iść do ubikacji. To była przyczyna, że on zaczął szukać odpowiedzi, czy jest Bóg. To jest realność diabła, którą się nasłuchał od pastora, który tu był wcześniej. On się później nawrócił. Pamiętam, że on mi podarował Nowy Testament, taki cieniuszki. To jest taki kieszonkowy Nowy Testament. I dał mi go. Ja jako katolik, ja nie miałem zielonego pojęcia, w którym miejscu co jest napisane. Ale pewnego razu, i to była zima, przed wyjazdem na wakacje zimowe w lutym, zaczął mnie boleć w nocy ząb i jedyne lekarstwo, które ja wtedy znałem, to były tabletki z krzyżykiem, które funkcjonowały wtedy na ból, na cokolwiek. I to była druga w nocy, ja sobie położyłem na tą dziurę w zębie tą tabletkę i wiedziałem, że ona potrzebuje czasu, aby się rozpuściła. Więc wziąłem z półki tą książkę, którą mi podarował, a to był Nowy Testament. I ze względu na to, że ja jej nie znałem, otwarłem tą książkę na pierwszej lepszej stronie. I mnie wtedy uderzyły pewne słowa, które ja przeczytałem. Synu mój, jeśli oddasz mi swoje serce, będę ci błogosławił. Mnie to tak przykuło, że ja nie umiałem czego innego tam czytać. Zacząłem czytać zupełnie coś innego i ja nie wiem, co czytałem, bo moja uwaga mnie ciągła do tych słów. To było kilka tygodni przed wyjazdem w lutym na ten obóz do brata Chrystyny do Bielska. Ale tam dopiero w lutym ja musiałem podjąć decyzję ze względu na Boże powołanie. Macie szczęście, że macie tyle osób starszych w tej społeczności. My tego nie mamy. Być może 2, 3, 4. Zbór, który powstał z pokolenia osób w moim wieku. Rodzice nasi, mimo że widzą różnicę, obawiają się wierzy opinii ludzi, którzy są wokół nich, co oni o nas powiedzą. Tak boją się opinii ludzi. Mimo że słuchają Ewangelii, widzą różnicę w życiu swoich dzieci, to się obawiają opinii sąsiadów i maszerują do swojego kościoła. Możecie się cieszyć, że są starsze osoby. Możecie się cieszyć. To pokolenie w moim wieku tworzy jakiś szczątek społeczności i dzieci, które w naturalny sposób się rodzą i pojawiają w rodzinach. Dziękuję Bogu za to, że mogę chociaż kilka zdań powiedzieć na chwałę Bożą. To, że Bóg mnie zbawił, znalazł, ochrzcił mnie Duchem Świętym i że możemy służyć Bogu. Wierzę, że tak ważną rzeczą jest, aby służyć Bogu od samego początku. Aby być świadomy tego, co Bóg oczekuje ode mnie, od każdego, żeby robił w Bożym Królestwie. I ja wierzę, że to nie powinno być tajemnicą dla nikogo. Bóg jest w stanie ci to pokazać bardzo szybko. Problem nie jest, czy ci Bóg to pokaże, ale czy ty w to uwierzysz i przyjmiesz. Tu jest cały knyf, ja wierzę. Kiedy się nawróciłem, bodajże po pół roku wiedziałem, co mam robić. Ale byłem zielony,
noworodek zielonoświątkowy i potrzebowałem biblijnej edukacji. I mówię czasami młodzieży w Krotoszynie, jeździłem do Wrocławia, aby mi ktoś założył fundamenty. Wstawałem o 4:30 rano na pociąg, albo wracałem o 4:30 w nocy. Ale Bóg mi pokazał, masz tam jeździć. Mój brat tam jeździł, ale on zdawał sobie sprawę bardzo wyraźnie. Jeżeli ty nie pojedziesz, ja poślę kogokolwiek. I wtedy on, przejmując tą wiedzę, będę go usługiwał, a ty będziesz siedział. To jest wybór, który ja miałem, musiałem płacić cenę. Dzisiaj tą wiedzą możemy się dzielić z Boże dla osób, które mieszkają w Krotoszynie i wystarczy, aby przyszli. Aby przyszli. I dla niektórych to jest wyczyn. Ale to jest łaska Boża, że możemy wzrastać w Słowie Bożym.